Dzień dobry Państwu, w studiu Radia Polonii Marek Bober, a naszym gościem jest pan Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska i dziennika Gazeta Polska Codziennie, współtwórca telewizji Republika. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie. I zaraz na początku wspomnę, że spotkania z panem Sakiewiczem odbędą się w Chicago już w najbliższą sobotę, 28 września o 8 wieczorem w kościele świętego Ferdynanda, a także w niedzielę 29 września o 5 po południu w kościele świętej Trójcy. Przed przylotem do Chicago odwiedził pan wschodnie wybrzeże, m.in. Nowy Jork, New Jersey, Filadelfia i Boston. No jakie refleksje po spotkaniach z Polonią? No ja byłem bardzo miło oczarowany, dlatego że tak naprawdę spotkałem ludzi, którzy doskonale się orientują w sprawach polskich. Nie zawsze się ze mną oczywiście zgadzali, ale zadawali pytania świadczące o tym, że myślą, że szukają, próbują się dowiedzieć. No inaczej Polacy w Ameryce są przedstawiani w Polsce. Jako ludzie oddaleni, często niezorientowani. To też przez wybory polityczne prasa w Polsce ich bardzo często niesprawiedliwie atakuje. Bo Polacy w Ameryce głosują w większości zawsze na prawicę, a w Polsce prasa jest generalnie liberalno-lewicowa, no my jesteśmy jednym z wyjątków. No i przez to ta prasa też przedstawia często Polaków w Ameryce jako ludzi niezorientowanych. To jest nieprawda. Znaczy, tu widać wyraźnie, że Polacy się bardzo interesują i Polską, i polityką i dosyć dobrze ją rozumieją. Czasami nawet ta perspektywa powoduje, że ją rozumieją lepiej niż niektórzy w Polsce. A mają jakieś pomysły, coś sugerowali ci Polacy na wschodnim wybrzeżu? No było dużo pomysłów na różne sprawy oczywiście, ale też ode mnie oczekiwali, że ja coś powiem im. Ale rzeczywiście, no, na przykład problem uczciwych wyborów to bardzo często się przewija w tych wypowiedziach. No, ludzie chcą, żeby coś z tym zrobić. Boją się, że ich głosy będą fałszowane. A prawdę mówiąc, polskie władze niewiele robią, żeby przekonać Polaków, że te wybory będą uczciwe. Więc no, rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić, bo to jest do zrobienia, żeby kontrolować uczciwość wyborów. No, to jedno z częstszych pytań. Oczywiście sprawa smoleńska, jeden z głównych problemów, o którym zawsze żeśmy rozmawiali. Ludzi ciągle interesuje, co się dzieje, jak wygląda śledztwo. A jeszcze teraz ten napad na Polaków, polskich naukowców mieszkających w Ameryce bardzo sprawę podgrzał. No, miałem okazję spotkać się z doktorem Nowarczykiem, z inżynierem Berczyńskim i też o tym podyskutować. No, oni są jednak przyjęci tym, co się dzieje, bo z ludzi, którzy są pierwszej półki naukowcami, robi się nieuków. No, jak już byłem tutaj, to się dowiedziałem, że nawet na profesora Kleibera, szefa Polskiej Akademii Nauk, Platforma Obywatelska napadła. No, profesor Kleiber absolutnie nie jest zwolennikiem Gazety Polskiej, ani nawet nie podziela poglądów Antoniego Macierewicza. On chciał po prostu zrobić uczciwą debatę. I jak puściłem wywiad z profesorem Kleiberem w Gazecie Polskiej tydzień temu, to wiele osób wręcz miało pretensje, że kogoś o tak odmiennych poglądach promuje. No a teraz widzę, że dobrze zrobiłem, bo my w sumie otworzyliśmy łamy na kogoś, kto tak naprawdę nie podziela naszych poglądów, a druga strona, która była mu bliższa, zaczęła go wściekle atakować, czyli czasem opłaca się być bardziej otwartym. Jest pana zaproszenie klubów Gazety Polskiej, klubów w Nowym Jorku i w Chicago. Jak panu funkcjonują te kluby Gazety Polskiej? Czy będą się rozwijały w innych miastach? No, następuje taki mały boom, dlatego że jak byłem w Bostonie, dokonałem otwarcia klubu Gazety Polskiej. W New Jersey już też widzę, że się przygotowuje klub. W Nowym Jorku działa. No, i tam mają swoje problemy. Ja pomagałem im je rozwiązywać. Ale jest to aktywny klub. Mamy bardzo silny klub w Chicago. Tutaj pani Agata Mkołajczak, która go prowadzi. No widać, jest lubiana, chociaż niedawno się pojawiła. Została szefową, ale widać wyraźnie, że ci Polacy, z którymi mam kontakt, to bardzo dobrze ją odbierają. Więc budzi to nadzieję, że te kluby będą się dalej rozwijać. Jest sporo klubów na południu, nie dam rady do nich dotrzeć tym razem. Może następnym. No proszę, dzwoniono do mnie z różnych miast, gdzie kluby chcą ludzie zakładać, żebym przyjechał, że od tego zaczął. No ja zachęcam, żeby nie czekać, no bo gdybym miał wszędzie pojechać, gdzie ma powstać klub, no to ja już bym resztę życia musiał strawić na tym, bo klubów w Polsce i na świecie jest 400, co by oznaczało, że tym raz w roku odwiedził każdy, to nie starczyłoby dni nawet.
Ale ten ruch wyraźnie też jest takim tutaj reprezentantem spraw polskich. On powoli zaczyna w różnych sprawach istotnych dla Polaków zabierać głos. Ja liczę, że nie za długo dojdzie do takiego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Ameryce i będzie możliwość skoordynować tę politykę, no bo ci ludzie się powoli poznają, zaczynają, widzą, że mają takie same poglądy, takie same pomysły na działanie. No i jednoczy ich ta idea, którą jest logo klubów Gazety Polskiej. Za chwilę przejdziemy do spraw polskich, ale chciałbym tutaj pana zapytać o sprawy następujące. No, z tydzień temu, z 10 dni temu napisał pan komentarz USA jedynym sojusznikiem. I tutaj oczywiście nie będę cytował całego, ale mamy takie zdanie, że Stany Zjednoczone, choć w ostatnich latach rozluźniły sojusz z Polską, pozostają naszym jedynym realnym sojusznikiem. Jak pan ocenia te relacje polsko-amerykańskie w tej chwili, a może bardziej politykę Polski wobec Stanów Zjednoczonych? Jakie są te relacje? Ja uważam, że Polska popełniła szereg błędów w tej polityce. I wtedy, kiedy stosunki polsko-amerykańskie były dobre, nie wykorzystaliśmy tego. A teraz, kiedy one się zaczęły nieco rozluźniać, bo trudno powiedzieć, żeby się pogorszyły, bo tu nie ma nigdzie przeszłości, tylko raczej jest przyjaźń, ale jednak no, powiedzmy w niektórych sprawach one się rzeczywiście oddaliły. Polska też nie jest tutaj polityka bez winy. Oczywiście prezydent Obama polityką resetu odsunął się od Polski, bo to też jest charakterystyczne, że nawet w głowach polityków amerykańskich zbliżenie do Rosji musi oznaczać to, że się rozluźnia więzy z Polską. To jest duży błąd, bo ja nie o to chodzi, żeby prezydent Obama koniecznie musiał mieć złe stosunki z Rosją, ale dobre stosunki z Polską mu pomogą w lepszych stosunkach z Rosją, bo Rosja lepiej rozumie silniejszego, a Polska mogłaby być tutaj też częściowo reprezentantem interesów amerykańskich w Europie. Jest na to chętna. I z drugiej strony oczekujemy też pewnych rzeczy, które są dla nas naprawdę istotne. I oczywiście istotne są wizy, ale ważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, czyli rozmieszczenie systemów obrony amerykańskiej na terytorium Polski. I żeśmy od lat się za tym opowiadali, od kiedy Polska weszła do NATO, to drugim jakby wyznacznikiem bezpieczeństwa Polski dla nas było to, czy amerykańskie systemy obrony znajdą się na terenie Polski. Bo wtedy to bezpieczeństwo jest realnie gwarantowane, nie tylko prawnie, ale też również realnie. No, Polacy zrobili szereg błędów, szczególnie rząd Donalda Tuska, i pozwolił na to, żeby Amerykanie odsunęli się. Nie walczono w ogóle o tarczę antyrakietową. Wymierzono kilka policzków w Ameryce, zupełnie bez sensu. No oczywiście Obama się odwinął. To były drobne przepychanki, ale widoczne jednak na scenie politycznej. I dzisiaj jest taki efekt, że Polska tak naprawdę ma zagwarantowane i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i bycie w NATO, ale jest to na papierze. Nie konsumujemy tego. Tą sytuację trzeba zmienić, bo to jest w interesie i Polski, i Ameryki. A jak pan ocenia politykę zagraniczną prowadzoną przez Radosława Sikorskiego? No, jakby nie było, x lat temu nadzieje polskiej patriotycznej prawicy. No ja się nawet przyjaźniłem z Radosławem Sikorskim, był członkiem naszej redakcji, dostał kiedyś Nagrodę Gazety Polskiej, po czym się tą nagrodę odesłał w ostatnich latach. No i raczej o sobie dobrze nie mówimy. No ale ludzie się zmieniają, no to jest ten problem, szczególnie polityków. Że... Czy on jest w tej chwili politykiem czy celebrytą? Ja myślę, że jest dorastającym chłopcem, tylko że proces dorastania chyba został gdzieś tam przerwany, bo nie zachowuje się jak poważny polityk. I pan pyta mnie, jak ja mam oceniać politykę Radosława Sikorskiego. Pytanie, czy to Radosław Sikorski prowadzi jakąś politykę, bo to, że ktoś otwiera usta czy pisze, to nie znaczy, że to już jest polityka. To jest robienie show, to być może ten klucz do bycia celebrytą jest lepszy. Natomiast pytanie, gdzie są ośrodki, w których zapadają realne decyzje polityczne? Na pewno gdzieś tam w okolicach kancelarii premiera czy prezydenta jakieś decyzje są podejmowane. Na pewno to jest przetwarzane przez różnych analityków, ale nie tylko pewnie w Polsce. Polska polityka zagraniczna stała się wypadkową polityki Moskwy i Berlina. I to Polsce nie służy, bo to już nawet nie o to chodzi, czy te kraje mają dobre, czy złe relacje z Polską.
jakie mają zamiary, ale po prostu nie wygrywamy tego, co można wygrać, a przegrywamy to, co można przegrać, kiedy się nie ma własnej polityki. No i brak spójnej polityki ze Stanami Zjednoczonymi powoduje, że te dwa kraje mogą bardziej agresywnie się na terenie Polski zachowywać. Czyli diagnoza Jarosława Kaczyńskiego, że Polska jest kondominium niemiecko-rosyjskim, jest prawdziwa? Formalnie nie jest. Jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej, więc można powiedzieć, że mamy sojusz z Niemcami poprzez dwa międzynarodowe pakty. Jeden zawiązujący Unię Europejską, drugi NATO. Natomiast z Moskwą tak naprawdę nie mamy jakichś istotnych porozumień o współpracy, ale jest scenariusz faktyczny, to znaczy są potężne wpływy Moskwy na terenie Polski, częściowo pozostałe po czasach PRL-u, częściowo zbudowane poprzez politykę energetyczną, politykę finansową Moskwy, no ale też zwykłe lobby szpiegowskie, które jest bardzo agresywne na terenie Polski. No jest też trochę pożytecznych idiotów, którzy zawsze na przykład ze strachu przed zepsutym Zachodem będą popierać słowiańską Rosję. No ale tych wbrew pozorom tak dużo nie ma, natomiast no, Rosja też na nich wykorzystuje, czy próbuje wykorzystywać uczucia patriotyczne również do gry wewnątrz Polski. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już sporo czasu i sondaże opinii publicznej wskazują, że Polacy są generalnie zadowoleni z tego akcesu. Czy pan podziela ten punkt widzenia? Znaczy, to, że sondaże tak wskazują, to widzę. Czy Polsce opłaciło się wejście do Unii? Per saldo. To znaczy, w pierwszych latach było opłacalne, w tej chwili zaczynamy na tym poważnie tracić. To wynika, znaczy Unia Europejska jest pewnym rodzajem narzędzia, tak? Narzędzie można zreperować szafkę, można też sobie wybić zęby. I my chyba źle tego narzędzia używamy. To można było wejść do Unii i dobrze używać to narzędzie, jakim jest Unia. No ale warunki były dwa bardzo istotne. To znaczy po pierwsze własna, spójna polityka zagraniczna również wobec Unii. Tu jest całkowity brak, to jest po prostu podporządkowanie się. I drugi, umiejętne wykorzystywanie środków unijnych, no bo jeżeli mamy tak gigantyczne marnotrawstwo do czynienia jak obecnie, to się może okazać, że nawet tam, gdzie dostajemy pieniądze, to my tak naprawdę na tym tracimy. To po prostu przy tak złej gospodarce, no nawet to, co darowane, a Unia tak do końca nie darowuje, bo pożycza na ogół i trzeba potem oddawać, to idzie na zmarnowanie. No to, że polski rolnik dostanie połowę mniej pieniędzy niż niemiecki, już ileś lat, po 8 lat wydaje się minęło, od wejścia do Unii, jest zastanawiające. No to jest naprawdę zastanawiające, że nie potrafiliśmy tego wywalczyć, zmienić. Mamy granicę ze sobą, jest przepływ towarów, no i po drugiej stronie granicy niemiecki rolnik dostaje dwa razy tyle, co polski. Unia jest generalnie taką socjalistyczną republiką, bo dotuje, kontroluje ceny. Ale nawet w tej sytuacji można sobie było lepiej poradzić. Czy należało wejść do Unii? Ja dzisiaj bym nie miał takiego jednoznacznego zdania. Wahałem się, prawdę mówiąc, przy wejściu do Unii, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że cały czas mamy na karku Moskwę i niewiązanie się z Zachodem powoduje, że będziemy się tak czy inaczej wiązać ze Wschodem. Polska niestety nie jest takim miejscem, w którym można być samemu. Trzeba się wiązać. No i wybór Zachodu oznaczał też wybór Unii. Niemniej no dzisiaj sporo jest wad tego projektu i ja bym przede wszystkim obarczał tym rząd polski. No to, że Niemcy chcą zarobić na nas, no to nic dziwnego. No, to nasz problem, że pozwalamy się ogrywać. No i przejdźmy do sprawy Smoleńska. Pańska gazeta i pańskie środowisko jest tutaj jednoznaczne. Czy pan naprawdę wierzy jeszcze, że tą sprawę da się wyjaśnić? Czy jest jeszcze możliwość powołania tej międzynarodowej komisji? No to są różne rzeczy. Międzynarodowa komisja być może byłaby potrzebna do tego, żeby w sposób autorytatywny zweryfikować przedstawione dane, czy to rządowe, czy komisji Macierewicza, czy inne. I być może by miało to pewien autorytet. Poza tym może miałaby większe pole do nacisku na rząd rosyjski i polski, jeżeli by miał być ten sam, na to, żeby nie blokowali tego śledztwa.
Natomiast co do wyjaśnienia, to mam wrażenie, że właśnie dzięki pracy tych naukowców, którzy są dzisiaj tak bardzo atakowani, to my naprawdę sporo wiemy. Nigdy nie jest tak, że wiemy wszystko, ale wiemy sporo. Znamy scenariusz lotu, wiemy mniej więcej, co się stało, w jakim momencie. No, ta prawda nie do wszystkich dotarła, ale sporo ludzi też w Polsce miał okazję zapoznać. To, że wersję Gazety Polskiej podziela 30% Polaków według badań, a podejrzewa, że może mieć rację następne 30%. To znaczy oni niekoniecznie z nami się zgadzają, ale zakładają, że wersja rządowa nie jest tą wersją prawdziwą. I tylko od kilku do kilkunastu procent według różnych badań zupełnie zgadza się z wersją rządową, no pokazuje, że do Polaków jednak się przebiliśmy, że Polacy, to jest naprawdę sukces Gazety Polskiej, bo inne media się w pewnym momencie też włączyły, ale proszę pamiętać, że tak konsekwentnie tym zajmowała się tylko Gazeta Polska. Zatrzymując się przy 10 kwietnia 2010 roku, chciałbym pana zapytać o taką kwestię, która w sumie była dość słabo rozwijana w Polsce, w polskich mediach. Chodzi mi tutaj o konstytucyjność przejęcia władzy przez Bronisława Komorowskiego, kiedy przejął obowiązki głowy państwa, a nie było jeszcze potwierdzenia, że prezydent Lech Kaczyński nie żyje. I ten wątek był przez jakiś czas poruszany w polskich mediach, ale bardzo łagodnie i krótko. Jaka jest pańska opinia na ten temat? Moim zdaniem konstytucja została złamana i to nie ma wątpliwości, że Bronisław Komorowski bez prawnego stwierdzenia ze strony polskiej śmierci prezydenta objął władzę. Kiedy nie ma pewności co do śmierci prezydenta, powinien się zwrócić do, jak dobrze pamiętam, Trybunału Konstytucyjnego o zgodę. Ta procedura nie została zachowana, przejął samowolnie władzę. Mało tego, natychmiast, jak jeszcze w ogóle nie było potwierdzenia śmierci prezydenta, wydawał akty, które miały ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i wcale niekoniecznie wszystkie były mądre. Widać było to po różnych posunięciach. 2 godziny po katastrofie samolotu, po śmierci prezydenta, do Instytutu Pamięci Narodowej zgłosiła się osoba z władz wprawdzie, ale nie będąca szefem Instytutu, z uprawnieniami od pełniącego głowy państwa, czyli Bronisława Komorowskiego, do przejęcia tajnych archiwów. No to są archiwa, od których zależy jednak bezpieczeństwo państwa. Czyli to były akty, które miały ogromne znaczenie. Żeby nie wątpliwości, nie było żadnej groźby, że ktoś się dostanie do tych archiwów i ukradnie, bo one są strzeżone. Tam jest tak, że taki papier upoważnia do tego, żeby do nich wejść, ale bez tego papieru po prostu nie byłoby dostępu i tyle. Tak? W różnych dziedzinach tego typu dokumenty nagle zaczęły być wydawane, dosłownie niemalże po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w tym czasie oficjalnie nie stwierdzono, że prezydent Lech Kaczyński nie żyje. Media w Polsce i politycy Platformy rzucili się strasznie na tego Macierewicza, kiedy wspomniał o podanej przez oficjalnej informacji, że 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. No przecież wśród tych 3 osób mógł być prezydent. Bo taki był stan zniszczeń samolotu i ciał, że przecież Rosjanie sami nie musieli, nawet nie mieli prawa identyfikować, że wśród tych 3 osób mógł być prezydent, mógł być ktoś, kogo funkcję przejmowano w tym momencie. Czyli w tym momencie przejmowano bezprawnie. I ostatecznie śmierć prezydenta i przejęcie władzy w Polsce ogłosił Władimir Putin. To on przesłał faks do kancelarii prezydenta, informujący, że Rosjanie stwierdzili śmierć prezydenta Polski i na tej podstawie prezydent Komorowski, jest to może bardzo znamienne dla tej prezydentury, na tej podstawie prezydent Komorowski przejął kierowanie państwa. Ale dlaczego polskie media tego wątku nie podkreślają? Myśmy podkreślali wielokrotnie. Pańskie media tak, to się zgadza, ale jakoś nie położono nacisku na tą sprawę. W tej sprawie dzieje się tyle skandalicznych rzeczy, podobnie skandalicznych jak ta, że czasami ręce padają. To znaczy, że nawet jak się uda przekonać do tego czy tamtego, to
to okazuje się, że wybucha innych równie silnych i ważnych skandali, jak choćby napad ostatnio naukowców. No przecież to nas cofa do czasów gomułkowskich. No, nie było takiej nagonki na świat nauki od 1968 roku. Przecież napada się na wszystkich. Tych, którzy podzielają poglądy Macierewicza, i tych, którzy nie podzielają, bierze, tylko chcą uczciwie debatować. I takich rzeczy jest tak porażających w tej sprawie dużo, jak sprofanowanie ciała Anny Walentynowicz. No, Matka Chrzestna Solidarności. Jej ciało zostało znieważone przez Rosjan przy jakiejś cichej zgodzie polskich władz. Brakuje reakcji. I dziesiątki takich rzeczy dzieją się. No to po prostu ręce opadają. No my staramy się to nagłaśniać. Nam nie jest lekko, bo tak naprawdę nikt nam w tym za bardzo nie pomaga, ale też musimy wybierać, która informacja ma się najmocniej przebić do opinii publicznej. Rzeczywiście, kiedy Komorowski przejmował władzę przed wyborami, żeśmy bardzo mocno tą sprawę stawiali. No ale potem, niestety, nieznacznie, ale Komorowski wygrał wybory. Więc już miał mandat do rządzenia, bo ile przejął moim zdaniem... Ale przejęcie tej władzy w sposób niekonstytucyjny dało mu bardzo dużą przewagę. Dało mu przewagę i przede wszystkim pozwoliło na to, żeby się stało ze śledztwem to, co się stało, bo o ile nie podejmował żadnych decyzji w sprawie śledztwa, to jednak to, kto i w jaki sposób kieruje państwem, dawało atmosferę śledczym do takiego, a nie innego postępowania. No i to, że wybrano najgorsze warianty, czyli takie, które śledztwo oddają w ręce Rosjan, a polskie władze będą tylko petentem u rosyjskiej prokuratury, no to był efekt tego, że nagle w Polsce zabrakło ośrodków władzy zainteresowanej obroną polskich interesów. Jaki jest stan polskiej armii w tej chwili? Wiemy, że jest bardzo nieliczna. Właśnie zaczynając od pytania, czy jest polska armia? No jakaś jest. No, znaczy w budżecie jest, tak? A pytanie, czy są jakieś siły zdolne do obrony Polski, nie jest już takie jasne. Mnie to przeraża. Znaczy, a polska armia, jak to się mówi, liczebnie da się zmieścić na... Na jednym stadionie. Tak. Być może po to zbudowano taki stadion narodowy, żeby można było gdzieś armię spotkać. Rzeczywiście jest tak, że nasze siły zbrojne to jest 50-60 tysięcy ludzi. Ciągle słabo uzbrojone. Jest jakiś proces dozbrajania, mamy to F-16, ale też nie jest ich za dużo. Jest trochę dobrych oddziałów komandosów, natomiast nie ma tych głównych sił, które służą do obrony granic. Czyli brakuje jednostek pancernych mobilnych, znaczy jest ich trochę, ale jest ich stanowczo za mało. No i nie ma nowocześnie uzbrojonej piechoty, która by mogła bronić się w terenie przed napadem, organizować przynajmniej obronę do czasu, aż przyjdzie pomoc. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że nawet w strategiach krajów natowskich, jeżeli kraj nie jest przygotowany do przyjęcia obrony, to może się okazać, że pomoc będzie głównie polityczna i symboliczna, no bo jak wysłać armię w teren, do którego nie można dotrzeć. Jest to bardzo niebezpieczne dla niepodległości Polski. Bardzo niebezpieczne i trzeba o tym pamiętać, że rozbrojenie armii może doprowadzić do tego, że artykuł 5 NATO gwarantujący nam obronę ze strony wszystkich członków NATO w razie napaści będzie fikcyjny, bo nie będzie lotnisk, na których będą mogły lądować samoloty, nie będzie portów, do których zawiną okręty, gotowych na przyjęcie. No jakieś porty będą, ale oni nie będą w stanie spokojnie tam wylądować oddziały w razie wojny. No to jest granie z niebezpieczeństwem Polski. I stanowisko polskiego premiera, że przecież nam nikt nie zagraża, jest charakterystyczne dla głupoty elit politycznych pierwszej Rzeczpospolitej, końca pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie było to słynne powiedzenie: niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna. No efekt był taki, że straciliśmy na sto kilkadziesiąt lat państwo polskie. Duże państwo w środku Europy nagle zniknęło, ponieważ elity polityczne nie zdawały sobie z tego sprawy, że sąsiedzi mogą być na tyle agresywni, żeby zlikwidować państwo polskie. Zawsze zakładać, jak ktoś nas napadnie, to się zbierzemy, uchwalimy podatki, pospolite ruszenie i odbiłem. No to któregoś pięknego dnia już nie było, gdzie tych podatków zbierać i gdzie zwołać pospolite ruszenie. I to skazało nas to na epokę powstań i wielkiego cierpienia. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co było główną przyczyną wyeliminowania z wojska, z polityki obronnej Polski Romualda Szeremietiewa?
No, tych przyczyn było kilka. Romuald Charmier sam wskazuje też na jakieś przedsiębiorstwa handlujące bronią. No, ja tej sprawy na tyle dobrze nie znam. Na pewno była rozgrywka między nim a Komorowskim, ówczesnym ministrem obrony, dzisiejszym prezydentem. Na pewno była jakaś prowokacja ze strony służb specjalnych. Natomiast dlaczego tak się stało, trudno mi to dzisiaj przesądzić. No, sąd orzekł, że jest niewinny, a jeżeli sąd orzekł, że jest niewinny, a polityka zniszczono, no to sytuacja jest bardzo niedobra. Na ile on swoim zachowaniem ułatwił to, też nie potrafię tego rozsądzić. My żeśmy go wzięli w obronę, chociaż ja nie zawsze politycznie się zgadzam z Romualdem Szeremetiewem, ale uważałem, że przekroczono pewną granicę walki politycznej, to znaczy, że zrobiono mu krzywdę, wykorzystując państwo. I sąd to potwierdził. Sprawa musi zostać wyjaśniona. No to nawet jeżeli minęło paręnaście lat, no to nie może zostać tak, że wiceminister obrony jest pod ciężkimi zarzutami odwoływany. Potem pojawia się lobbing różnych firm w tle, a przynajmniej tak twierdzi Szeremetiew, no i nic. Nic z tego nie wynika. No takich rzeczy nie wolno zostawiać, bo się zdarzą następnym razem. Przejdźmy może do takiej rzeczy. Zmieniły się zasady finansowania środowisk polonijnych. Pieniądze przejął Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest wiele problemów z tym związanych, głównie jeśli chodzi o Polaków mieszkających na wschodzie. Co było celem tej rozgrywki? Przesunięto pieniądze ze wschodu na zachód, jeżeli chodzi o Polaków. Tyle tylko, że te pieniądze nie służą Polakom tutaj. One służą dzieleniu często Polaków w Stanach czy w innych krajach, bo wzmacnia się jedne siły po to, żeby osłabiać drugie. Czyli prowadzi się bardzo krótkowzroczną politykę. Coś ugram dla siebie, dla swojej władzy, dla swojej formacji politycznej, ale tak naprawdę rozwalę rodzące się czy funkcjonujące struktury polskie. Jeszcze czasami robią to ludzie, do których można mieć słabe zaufanie, bo bardzo ostro tkwiący w poprzednim systemie. I też musimy to brać pod uwagę. A tymczasem Polacy na wschodzie, którzy bardzo potrzebują środków na utrzymanie polskości, nie dostają już nic. Albo dostają tak mało, że jest to niemożliwe. A trzeba pamiętać, że oni nie tylko mają problemy finansowe, bo tam bieda, ale są też zwalczani często przez oficjalne władze państwowe. Na Białorusi, na Litwie też nie jest najlepiej, bo Litwini jednak nie, entuzjastycznie do polskiego szkolnictwa nie podchodzą. A cóż z Polakami w Kazachstanie, gdzie jest i problem nieprzychylności władz, ludności również, dla których Polacy są traktowani tak jak Rosjanie. A z drugiej strony ogromna bieda, przestrzeń, surowe warunki, kłopoty z logistyką. No, pozostawienie tych wszystkich ludzi bez poważnych środków powoduje, że mają poczucie, że Polska ich znowu porzuciła. O tej sprawie pan wypowiadał się wielokrotnie, ale też zadam to pytanie, aby wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi. Chodzi mi tutaj o relacje między Gazetą Polską a środowiskiem Radia Maryja i konflikt związany z arcybiskupem Wielgusem. No, wasze stanowisko jest jasne. I o co tak naprawdę chodzi dokładnie? Pańskie środowisko pokazało ewidentnie dokumenty o dość niechlubnej przeszłości biskupa. Jeżeli chodzi o relacje z ojcem Rydzykiem, to nie do końca jestem przekonany, że sprawa Wielgusa jest najważniejsza. Bo proszę zobaczyć, że ta sprawa, wprawdzie poruszana przez ojca Rydzyka, ale nie ważyła tak bardzo na naszych relacjach do powstania Telewizji Republika. I dopiero, zdaje się, powstanie Telewizji Republika zdenerwowało tak bardzo ojca Rydzyka. On zresztą na początku atakował nas za Republikę. Potem jakby ciężar został przełożony na sprawę Wielgusa. No ale to jest sprawa sprzed 7 lat. No to jeżeli było już tak, że robiliśmy razem marsze, dziesiątki marszy, które zapoczątkowały kluby Gazety Polskiej w obronie telewizji Trwam. No a potem wraca się do sprawy, która już była. Nawet jeżeli jest bardzo ważna dla ojca Rydzyka, to mam prawo sądzić, że jest to pretekst.
A prawdziwym powodem jest pewnie to, że ktoś ojcu Rydzykowi opowiadał, że my jesteśmy konkurencją czy jakimś zagrożeniem, co jest nieprawdą. My nie staramy się konkurować, nadajemy w inny sposób, mamy zupełnie inny content publicystyczno-informacyjny i też do trochę innych ludzi docieramy. Telewizja Republika jest tak sprofilowana, że może docierać również do zwolenników Platformy. Oczywiście nie do wszystkich, ale tych, którzy się wahają, tych, którzy poszukują czegoś, może przekonywać. No, Telewizja Trwam jest taka bardzo jednoznaczna i w dodatku ma profil religijno-społeczny. Czyli to jest to zupełnie coś innego. Moim zdaniem nie ma tu konkurencji, ale widać, znaleźli się ludzie, którzy chcieli nas skłócić i przekonali Toruń, że jesteśmy konkurencją. Mam nadzieję, że sami się przekonają, że nic nie wiem się złego z tego powodu, że my istniejemy, nie dzieje. Tym bardziej, że my nie mamy koncesji na multipleksie, a pomogliśmy im w załatwieniu tej koncesji. Ale sprawa biskupa Wielgusa jest jednoznaczna, ponieważ dokumenty są jasne. Dlaczego ojciec Rydzyk idzie w zaparte? Dokumenty pochodzą z Instytutu Pamięci Narodowej, który potwierdził ich autentyczność. Były badane przez dwie komisje. Komisję Kościelną i Komisję Rzecznika Praw Obywatelskich. A oprócz tego prosiliśmy już prywatnie różnych znanych historyków, archiwistów o przebadanie ich rzetelności i prawdziwości. Nikt nie miał wątpliwości co do tego, że są prawdziwe. Teraz powstała książka pana Sebastiana Karczewskiego, który podważa ich prawdziwość. A przeczytałem tą książkę. No, po prostu pan Sebastian nie zna się na tym. No, tak na żadnym świecie. No, ta praca go przerosła. I tworząc wrażenie, że coś się dowiedział, no widać wyraźnie, że on po prostu nie porozmawiał z kimkolwiek, kto by się znał na takich dokumentach. To, co dla niego jest dowodem na fałszywość dokumentów, dla archiwisty jest dowodem prawdziwości tych dokumentów. Czyli takie na przykład drobne pomyłki w dokumentach, które się zdarzają urzędowych, on uznaje za dowód na to, że są dokumenty nieprawdziwe. Otóż dla archiwisty to są właśnie dowody na prawdziwość, bo idealne są tylko sfałszowane dokumenty. To jest jedna z prostych zasad, których on nawet nie zna, ani zgłębił, bo się nie zwrócił do nikogo, kto by znał. Natomiast ta książka stała się taką jakby ewangelią tego sporu. I pan Sebastian zrobił ogromną krzywdę Radio Maryja, bo jakby podpuszcza to środowisko do konfliktu, na którego ostatecznie historycznie nie da się wygrać, bo prawda jest jednoznaczna. Jest jeszcze jedna rzecz w tej sprawie, zupełnie drastyczna. Otóż przecież arcybiskup Wielgus się przyznał. I pan Sebastian musiał sobie z tym jakoś poradzić, żeby arcybiskup się przyznał, to stwierdził, że widać mu narkotyki podawaliśmy, czy nuncjusz mu podawał narkotyki. No tak jest w tej książce napisane, taka sugestia przynajmniej. No bo jest rzeczywiście problem, że on się do wszystkiego przyznał i przeprosił i ustąpił. Tylko, że to było 7 lat temu. To dzisiaj też mu podajemy narkotyki. Ja mam propozycję. Jeżeli arcybiskup zmienił zdanie i uważa, że się niepotrzebnie przyznał, to niech to ogłosi, to publikujemy. Niech dzisiaj arcybiskup wyjdzie i powie, że absolutnie był w stanie nie kontrolować siebie, kiedy się przyznawał i ja to przyjmę. Natomiast jeżeli arcybiskup uważa, że współpracował z SB i to jest jego ostatni głos w tej sprawie, to z jakiego powodu my mamy teraz sądzić, że było inaczej? Arcybiskup też miał szansę skorzystać z sądu lustracyjnego. Wycofał tę sprawę pod takim czy innym pretekstem, ale wycofał się z sądu lustracyjnego. Jeżeli uważa, że dokumenty są sfałszowane, to powinien to zgłosić do prokuratury. Trzeba ścigać fałszerzy. Prokuratura przecież ma narzędzia, żeby sprawdzić. No nic takiego się nie dzieje. Arcybiskup uznał i dajmy mu święty spokój. Odszedł. I teraz uważam, że takie wznawianie sporu robi również krzywdę człowiekowi, który być może chciałby znaleźć swoją drogę do prawdy. No bo jego się zmusza do tego, żeby ponownie jakąś grę podejmował. A on po prostu już pewnie chciałby ten okres w swoim życiu niedobry zamknąć. I miałby szansę coś jeszcze, i zbliża się do wieku emerytalnego, coś jeszcze dobrego dla Kościoła zrobić pod warunkiem, że nie będzie pod presją tej sprawy. Jemu się również robi krzywdę tą sprawę w tej chwili wznawiając. Ale nasz apel w tej sprawie jest taki. Nawet jeżeli środowisko Radia Maryja nie jest w stanie przyjąć naszych racji, to jednak są sprawy ważniejsze w Polsce. I wyciągnijmy do siebie rękę i idźmy dalej. To jest najlepsze rozwiązanie. I moja ręka jest zawieszona w powietrzu i czeka. Ja jestem gotów się porozumieć. Jeżeli przesadziłem gdziekolwiek w naszej narracji, jestem gotów nawet przeprosić. Ale nigdy nie przyznam, że kłamstwo jest prawdą. No i nie jestem w stanie tego zrobić, bo bym przestał być dziennikarzem. Niech oni zostaną przy swoich racjach, my zostaniemy przy swoich racjach. Są sprawy ważniejsze w Polsce. Jeżeli się kocha Polskę, to potrafi się iść do przodu. A jak się ma tylko emocje, to trudno tu mówić o miłości do ojczyzny. Czy w perspektywie
powiedzmy 2-3 lat ze środowiska narodowego, czyli środowiska związanego z Marszem Niepodległości, może się wyłonić struktura polityczna? No taki plan mają główni organizatorzy, ale z tego co widzę... Wy zachowujecie dystans. Do środowiska narodowego zachowujemy bardzo pozytywny stosunek, natomiast dystans zachowujemy do tych, którzy chcą to zamienić w partię. Ale zdaje się, że większość ludzi, którzy uczestniczyło w tym Marszu Niepodległości, też sobie tego nie życzy. Oni nie chcą, żeby powstawała kolejna partia, która w tej chwili osłabi szansę PiS-u na przejęcie władzy, czyli ułatwi tak naprawdę Tuskowi dalsze rządy. Bo taka jest w Polsce logika ordynacji. Im więcej partii, tym większe szanse ma Tusk. Czyli tak samo trzeba określać Solidarną Polskę. No tak, dzisiaj wspieranie Solidarnej Polski to jest inwestowanie w to, żeby Donald Tusk rządził dalej. No mamy przykład Elbląga, który jest zupełnie drastyczny. PiS Czy myśli pan, że oni wrócą do PiS-u? Przed wyborami? Jest z tym pewien problem, dlatego że oni żądają rzeczy z punktu widzenia Kaczyńskiego nierealnej. I prawdę mówiąc, zastanawiam się sam, co bym miał zrobić na miejscu Jarosława Kaczyńskiego, bo oni chcą mieć to samo, przynajmniej co mieli, czyli mandaty do Europarlamentu. Mówię o przywództwie, pewnie do ust nie zdając tego sprawy, że tak naprawdę tylko gra się w tej chwili o to toczy, czyli o parę mandatów do Europarlamentu. I być może Jarosława Kaczyńskiego same mandaty by tak dużo nie kosztowały. Tylko co to oznacza? Narozrabiałeś, narozbijałeś mebli, narobiłeś brzydkiego zapachu, i kiedy zechcesz, to wrócisz, masz to samo. No to jest zachęcanie następnych ludzi, żeby rozwalali PiS. Z drugiej strony oczywiście te parę procent głosów, które oni mogą urwać, są bardzo potrzebne. Duży zgryzł. No chyba, że elektorat po prostu zupełnie przestanie popierać Solidarną Polskę. I myślę, że w tej chwili to jest najlepsze rozwiązanie. Nawet jeżeli ktoś sympatyzuje ze Zbyszkiem Ziobro, ja go prywatnie lubię, to on po prostu nie ma racji, jeśli chodzi o interes Polski. W tej chwili on tej racji po prostu nie ma. Bo daje większe szanse drugiej stronie. Nie stworzył poważnego projektu politycznego, widać, że z tego nic poważnego już nie będzie. Natomiast daje szansę drugiej stronie. Przed spotkaniami z Polonią ma pan jakieś życzenia w stosunku do amerykańskiej Polonii? Czego by pan oczekiwał? Co ona mogłaby zrobić? Ja mam 3 prośby. No to niech pan... Po pierwsze trochę zaufania. Ja przyjechałem pierwszy raz do Ameryki i nie wszystko muszę wiedzieć, nie wszystko muszę rozumieć. Może czasem też nie wszystko potrafię dokładnie wytłumaczyć, ale mam dobre intencje i to postaram się pokazać. Tak? Potem szybko się uczę. Po drugie, no jak każdy dziennikarz, chciałbym, żeby Polacy czytali nasze media, oglądali naszą telewizję, bo mamy telewizję Republika, a za chwilę będą dobre wieści w tej sprawie dla wszystkich, bo na razie można przez internet, ale wkrótce myślę, że nie tylko przez internet. No i tam, gdzie można, to żeby kupować tą wersję elektroniczną, dlatego że ja wiem, że tutaj pośrednicy, które dostarczają nasze media, dużo za to biorą, a Polacy mogliby kupować taniej i dla nas to jest większą korzyścią, bo jest dla nas bardziej opłacalne sprzedawać wersję elektroniczną, więc będziemy propagować. I ostatnia prośba, żeby tworzyć kluby Gazety Polskiej tam, gdzie są Polacy, bo to dobrze służy polskim sprawom. Tu widać, że to już powoli zaczyna być siła. Panie Tomaszu, dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo. A Państwu jeszcze raz przypominam, że na spotkania, jedna z najważniejszych spotkań w tym roku, zapraszam w sobotę 28 września do Kościoła Świętego Ferdynanda i w niedzielę 29 września do Kościoła Świętej Trójcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.